Tato, czy mogę zadać tobie pytanie? Tak, oczywiście. O co chodzi? Ile zarabiasz na godzinę? A to nie jest twoja sprawa. A w ogóle dlaczego pytasz o takie rzeczy? Ale ja tylko chciałem się dowiedzieć, ile zarabiasz na godzinę. Nie gniewaj się. Jeśli musisz już to wiedzieć, to zarabiam 250 zł na godzinę. Tato, a czy ja mógłbym od ciebie pożyczyć 50 zł? Synu, jeśli pytasz mnie tylko dlatego, żeby pożyczyć ode mnie pieniądze albo kupić jakąś głupią zabawkę albo inne bzdury, to w tej chwili marsz do pokoju i wskakuj do łóżka. Pomyśl o tym, dlaczego jesteś taki samolubny. Ja ciężko pracuję każdego dnia dla takiego dziecinnego i egoistycznego zachowania jak twoje. Chłopiec cicho odszedł do swojego pokoju i zamknął drzwi. Mężczyzna usiadł i zaczął się jeszcze bardziej nakręcać, myśląc o pytaniach chłopca. Jak on śmie pytać, żeby tylko wyciągnąć pieniądze? Minęła godzina, emocje opadły i mężczyzna zaczął się zastanawiać. A może mały rzeczywiście potrzebował tych 50 zł na coś niezwykle ważnego? Przecież do tej pory nie prosił mnie za często o pieniądze. Wstał, ruszył spokojnym krokiem w stronę pokoju synka i otworzył drzwi. Synu, śpisz? Nie, tato, nie śpię. Wiesz, pomyślałem, że trochę za ostro zareagowałem na twoje wcześniejsze pytania. Wiesz, że ciężko pracuję, a to był szczególnie długi i męczący dzień. Proszę, 50 zł, o które prosiłeś, to dla ciebie. Dziękuję, tato. Odłożyłem jeszcze trochę pieniążków. Następnie, sięgając pod poduszkę, wyciągnął kilka zgniecionych banknotów i pokazał je ojcu. Mężczyzna zobaczył, że chłopak miał pieniądze i złość wróciła. Dlaczego chcesz mieć więcej pieniędzy, jeśli już jakieś masz? Ponieważ nie miałem dość, ale teraz już mam. Tato, uzbierałem 250 zł. Czy teraz mogę kupić godzinę twojego czasu? Proszę. Proszę, wróć jutro wcześniej do domu, żebym mógł zjeść z tobą wspólną kolację. Synu, przepraszam.